Kasy fiskalne online to nowe rozwiązania, właściwie nowy obowiązek, którym objęci będą podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych. W zamyśle Ministerstwa Finansów ma być to rozwiązanie uszczelniające system podatkowy, ponieważ kasy te będą wyposażone w funkcjonalność zapewniającą przesył danych do centralnego repozytorium kas. W ten sposób organy podatkowe nie tylko, że szybciej uzyskają dostęp do tych danych, ale będą miały możliwość analizy ich na wybranych grupach podatników. Jakie dane będą przesyłane do centralnego repozytorium kas? Przede wszystkim pozwalające na identyfikację sprzedawcy, a także ustalenie wartości podstawy opodatkowania, kwoty podatku należnego, stawki podatku oraz rodzaju towaru lub usługi będącej przedmiotem sprzedaży. Dane te nie będą pozwalały na identyfikację nabywcy, z jednym wyjątkiem, mianowicie gdy nabywca poda sprzedawcy swój numer identyfikacji podatkowej w chwili dokonywania transakcji. Nowela przewiduje, że te rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 maja 2019 roku. Obowiązkiem stosowania kas fiskalnych będą obejmowane poszczególne branże. Od 1 stycznia 2020 roku objęci tym obowiązkiem będą podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych, wulkanizatorzy, a także podatnicy dokonujący sprzedaży paliw do napędu pojazdów silnikowych. Następnie od 1 lipca 2020 roku obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, usługi krótkotrwałego zakwaterowania, a także dokonujący sprzedaży węgla i paliw, materiałów używanych do celów opałowych. Najszersza grupa podatników, która będzie objęta obowiązkiem stosowania kas online, będzie od 1 stycznia 2021 roku. Wtedy objęci tym obowiązkiem zostaną fryzjerzy, podatnicy świadczący usługi kosmetyczne, budowlańcy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy, a także podatnicy świadczący usługi wstępu na siłownię lub obiekty świadczące, służące poprawie kondycji fizycznej. Niestety projektodawcy nie przewidzieli nowej ulgi na wymianę używanych obecnie kas fiskalnych. Ulga ta pozostanie na dotychczasowym poziomie, będzie wynosiła 700 zł. Dziękuję bardzo.